Dzisiaj postanowiłem nie jechać samochodem, tylko rowerem do Warszawy. I ledwo wyszedłem przed dom, nasmarowałem łańcuch w rowerze i właśnie zaczął deszcz padać. Mrzawka taka delikatna. Aj. Jadę ani tu, ani tu, tylko tu, do Lipkowa, na Bemowo, drogą leśną. 4 km szlaku niebieskiego i będzie Lipków. Tam do asfaltu się dojeżdża. Tutaj na spacery sobie chodzę. Tak wygląda niebieski szlak. Ładnie. Tutaj taki wygodny mech jest. Można sobie na nim leżeć. Bardzo przyjemny. Chociaż nie, oficjalnie nie można schodzić ze szlaku. Trzeba się trzymać tej drogi. Nie można tam chodzić po lesie. To jest park narodowy. Cholera, tam mrzawka jest denerwująca. No, okulary mi brudzi, obiekty brudzi. Byłoby tak fajnie bez niej. Poza tym miało być 12 stopni, ale nie czuję, żeby było. Chyba się przeliczyli trochę. Jeżeli będziecie jechać kiedyś w Puszczy Kampinoskiej niebieskim szlakiem na odcinku z Lipkowa do, powiedzmy, Zaborowa Leśnego, to jedźcie tymi ścieżkami bocznymi, o tak jak tutaj. Nie tam po piachu, główną drogą, bo tam jest piach, niewygodnie. Chociaż tu akurat płyty betonowe porobili ostatnio. A ostatnio, kilka lat temu. O, a tak z boku jest super wygodnie. Tak w ogóle to jest godzina 11 mniej więcej. Więc będę na miejscu gdzieś tak... Kurde, w zimie lecę tu po policzku. Ale denerwująco. A zawsze tędy jeździłem do pracy w Uber Eats, bo na Bemowie zaczynałem, a stąd mam tylko 13 km. Na początek Bemowa. No ale w Volt to mi się nie opłaca tędy jeździć, ja tylko jadę dlatego dzisiaj tutaj, żeby wstąpić do Wola Parku, do Komputronika po kartę sieciową. Tam akurat jest do odbioru. Już widzę szlaban w Lipkowie, czyli dojechałem. Zaraz będzie asfalt. Kondycja moja przepadła. Muszę ją odbudować. Znaczy nie jest zła jakaś bardzo, ale jakbym się na wyprawę wybierał, to na pewno muszę pojeździć sporo takich tras, nie tylko po mieście. Jakiś prawdziwy. Powyżej setki. Tak wygląda Lipków. Fajna miejscowość pod lasem. Tylko tutaj trochę gorzej z dojazdem niż u nas, bo u nas autobus to co 20 minut. Pierwsza strefa biletowa. A w Lipkowie nie ma tak dobrze. Buty musiałem wziąć inne. Bo tamte mokre nadal. Zapomniałem je postawić przy kaloryferze. I dzisiaj nadal mokre w środku. Dobra, już przestało padać chyba. Mrzyć. Przez stare babice. Osiedle Kampinos na wprost. No ładne tutaj tereny. Do życia, do mieszkania fajne. No i tutaj ile tam? 9 km, 8 do Warszawy na Bemowo. Robię Volt reklamę na wsi. Jadę przez wioski, ludzie patrzą co to jest. I myślą, Volt już tu dostarcza? Kurczę, pod wiatr. A dla mnie zawsze jest bardzo ważne, czy jadę pod wiatr, czy z wiatrem, bo mi ciężko jest pod wiatr. Jestem lekki, jak piórko. Mięśni nie mam. Nie cierpię pod wiatr jeździć. Ale czasem trzeba. A jak do Niemiec jechałem rowerem na wyprawę, miałem 5 dni pod wiatr i to taki silny, taki męczący. Jeju. Ale i tak było fajnie. Szczególnie jak już zawróciłem i jechałem wzdłuż morza z wiatrem, to wtedy było fajnie. Jacyś budowlańcy tam dom budują i jeden do drugiego mówi, patrz kurwa, coś tam, to na mnie było. Koniec Lipkowa. Zaraz Warszawa, ja mieszkam prawie w Warszawie. Już prawie widać. To proszę, jadę przepisowo. Przepisowa prędkość dobra. Mi dziękują. Kościół w Babicach omijam tędy, koło szkoły jadę. To jest troszeczkę krócej. Już zaraz, jeszcze tylko... Kurczę, jak to się nazywa? To osiedle przed Warszawą. Groty, wiadomo, ale Groty to chyba część Warszawy, a... Wcześniej jest przy Babicach. Kurde, nie pamiętam. Mieszkam tu tylko... Ile lat? 30.
Nie. No, 28. Aha, Lat Chorzew to się nazywa, przed Warszawą. Dobra, i tak zapomnę. I na przykład taki Uber Eats to tutaj dostarcza jedzenie. Na te uliczki, to się za Warszawę normalnie wyjeżdża. Ciekawie jest, jak w nocy się jeździ, gdzieś tutaj się nie zna tych terenów. Ale mapa wszystko wskaże, nawigacja. Oj, źle mi się jechało do Warszawy pod wiatr ciągle. Leciutki, ale jednak. No i... już zaraz Bemowo. Ulica Lazurowa, no i pojadę Górczewską do Wola Parku. Tam oczywiście budują drugą linię metra teraz, więc nie wiem, jak w ogóle ze ścieżką jest. Czy jest przejezdna? A nie, no jechałem tamtędy przecież niedawno. O kurde, nowa ścieżka rowerowa. Wcześniej nie była tędy poprowadzona. To już tak zostanie na stałe? Chyba tak. Chociaż wygląda ona dosyć tymczasowo. No i tutaj będą wyjścia z metra przy ratuszu. Ale to jeszcze pewnie ile? 2 lata? I tu mamy po lewej Wola Park, miejsce, w którym w Uber Eats stale przebywałem. Tam dużo zamówień było i można było fajną sztuczkę robić, która przynosiła więcej pieniędzy. A do centrum to rzadko jeździłem. Właśnie tutaj w Wola Parku się zaczęła moja przygoda z Volt, bo tutaj mnie spotkał kolega Mariusz. Idzie i się pyta: o, Michał Górka? Ja mówię: tak, on mojego bloga czytał wcześniej. I mówi, że zaproponował mi właśnie, żebym się do Volt przeniósł wtedy. Ja na początku pomyślałem, jaki normalny człowiek wolałby Volt zamiast Uber Eats. Myślałem, skoro mi się Uber Eats zaczyna tutaj na Bemowie praca, 13 km, a Volt gdzieś tam do centrum bym musiał dojeżdżać zawsze, to na początku nie miało sensu dla mnie. Ale później się przesiadłem na samochód, zacząłem samochodem jeździć. Później odkryłem, że jak na Bielanach będę parkował, to w sumie niewiele kilometrów przejadę i jednak się przekonałem na szczęście. Szczególnie jak mi pokazał aplikację, jak zobaczyłem, jak on tam odrzucił jakieś, napisał, czy możecie mi odpiąć to zamówienie do supportu Volta. Oni w ogóle tak zareagowali, tak przyjaźnie, tak dobrze, ale coś tam mamy duży ruch, więc coś tam. Nie opieprzyli go. Ja pomyślałem, kurczę, jaki miły support, jacy fajni ludzie. I to mnie przekonało ostatecznie. Bo wtedy było w Uber Eats 30 zł gwarantowane za godzinę zimą, gdy on mi to mówił. Ja myślę, kurczę, tutaj mam 30 zł brutto za godzinę gwarantowane, a w Volt jakoś tam pokazał mi, mniejsze zarobki były. Te bonusy mi pokazywał, że są, ale ja myślałem, nie, no to trzeba dużo jeździć, żeby to wyrobić. Nie wierzyłem w nie, ale jednak miał rację. Także dzięki Mariuszu. A wcześniej byłem w Daily po prostu na rozmowie. Jakieś, ile to tam, rok, pół roku wcześniej sam poszedłem do Daily. Powiedzieli, że bym przyszedł jeździć, ale jednak się nie zgłosiłem nigdy. Ale spotkanie informacyjne w Daily ze Stasiem było bardzo przyjemne. Też zauważyłem wtedy, że firma jest super, spoko. Tylko mi się nie podobało, że na przykład trzeba za każdym razem pracę zaczynać i kończyć tam u nich w biurze. Trzeba było wtedy odbierać ten taki terminal do płatności, bo klienci mogli płacić też kartą. Że trzeba było jakieś tam rozdawać ulotki. I w ogóle sporo rzeczy robić, znaczy sporo, kilka jeszcze chyba jakieś, które mi nie przypadły do gustu. Pomyślałem, dobra, nie, poczekam. A w Volt to wszystko odeszło i moim zdaniem w Volt jest lepiej, mniej obowiązków. Tutaj sobie siądę, bo zamówiłem burgera, crispy chicken wziąłem z Burger Kinga i zjem sobie na swoim miejscu starym, gdzie kiedyś czekałem na zamówienia. Pod Soplicowem, o. Soplicowo, fajna karczma, fajnie można potańczyć. Polecam. A ja tymczasem trochę jeszcze usiądę, jest po 12, także jeszcze zdążę tam do centrum dojechać i pozarabiać trochę. Tylko muszę się najeść, bo podczas jazdy straciłem siły. Czyli to, co oszczędziłem na paliwie, to wydałem na burgera teraz. Wyszło na to samo. Mój ulubiony burgerek w Burger Kingu, crispy chicken za 8 zł. Mniam. Najbardziej lubię Burger King, nie lubię McDonalda. KFC też nie za bardzo i Burger King najfajniejszy jest. Tutaj tańczyłem 3 raz w swoim życiu z Kasią. Dedykowano nam piosenkę. Mówią tam, zespół mówi, a teraz piosenka z dedykacją dla Kasi i Michała. I zaśpiewali: when a man loves a woman.
musicie sobie wyobrazić, jak to wyglądało, skoro ja dopiero trzeci raz w życiu tańczyłem. Tańczyłem jak dostawca Wolt. To jeszcze wam opowiem o sztuczce, którą warto było w Uber Eats robić. Czyli gdy się miało odbiór z Wola Parku, tu do tych bloków, powiedzmy, nawet do tego i do tych następnych i do tamtych, to w Uber Eats zawsze liczyło trasę dla samochodu. A ponieważ tutaj metro budują i tutaj były pozamykane ulice i wyjazdy, to oficjalna trasa wyglądała tak, że liczył tam naokoło przez Bemowo, tam i tutaj z powrotem i tak 5 km wyliczał, że to jest odległość 5 km. No i płacił za każdy kilometr tam ileś, tam nie pamiętam ile jest w Uber Eats. I wystarczyło stąd przejechać dostawą tutaj, czyli oficjalnie, znaczy w rzeczywistości jakieś 300 metrów, a miało się płacone za 5 km. Czyli jakieś 15 zł, 16 nawet czasem, 14, 15. Także dwie dostawy już się miało 30, brutto oczywiście. I nieźle szło i to było właśnie fajne w Wola Parku. Niektórzy o tym nie wiedzieli. No głupio było samochodem tutaj pracować, bo trzeba było dymać te 5 km. A tak to. Rowerkiem hop. I easy money. Ale aplikacja Uber Eats skierowała, znaczy nawigacja, naokoło, tak jak dla samochodu. Ciekawe, czy jacyś kurierzy jeździli rowerem naokoło te 5 km. Nie, no nie sądzę, że tacy głupi by nie byli raczej. Chociaż kiedyś, pamiętam, dostarczam pani jakieś tam jedzenie w całkiem normalnym tempie. Ona mówi, o jak pan szybko przyjechał. Bo ci z zagranicy to jeżdżą, kręcą się i zanim dojadą, to mija 40 minut. I mi napiwek zawsze dawała za to, że ładnie przyjeżdżam. Dobrze, najadłem się, nawet słoneczko wychodzi jakieś. Jest ciepło. Jadę do pracy. Znaczy jadę do strefy. Za jakieś 3 km się zaczyna wreszcie i będę mógł się włączyć i pozarabiać pieniądze chociażby na te 4 GB RAMu kolejne, bo wczoraj na 4 zarobiłem, dzisiaj na kolejne 4. Bo odbieram kość 8 GB. Za 200. Procesor za chyba 350, płyta główna za 450. I o. Ja przepraszam, że dzisiaj tyle gadam o Uber Eats, no ale jak jadę przez Bemowo, to mi się zawsze na wspominki zbiera. Dobra, za tym wiaduktem kolejowym będę się już mógł włączyć. No jeszcze dojadę pewnie do gdzieś tam na Jana Pawła, bo tutaj to nie sądzę, żeby coś wpadło. Chyba, że jest super ruch, ale w taką ładną pogodę nie. Bez grafiku. Ulica Radziwie. Włączam się, jest godzina 12:45. I od razu ti. Nie, oczywiście trzeba zadbać o głośność, żeby była na maksa. Ej. No jest zazwyczaj. Dobra. Zobaczymy, co się będzie działo. 100 netto by się przydało zarobić. Właśnie mi dałem skok na wok i papryczkę, ale nic nie wpadło. Jadę więc dalej. Jest godzina 13, ja jestem pod daszkiem przy Kurze. No i przejechałem 21 km, żeby się tutaj dostać. No wczoraj zacząłem o 12, dzisiaj o 13, w sumie niewielka różnica. Tylko że jeszcze nic nie wpadło. Dzisiaj jest spokojny ruch. Wpadł mi odbiór z jakiegoś India Gate. Gdzie to w ogóle jest? Aha. Dokąd? O, jak ładnie. Dobra. India Gate jest tutaj i łatwiej podjechać od Wyszogrodzki niż po chodniku jerozolimskim. Jeszcze tu nie byłem. I na plac Dąbrowskiego. I już drugie w kolejce chyba czeka. Pewnie McDonald's. I od razu odbiór z jakiegoś Bella Napoli, gdzie jeszcze nie byłem. Gdzie to jest? Dalej. Przy Świętokrzyskiej. Już drugi nowy lokal. Już widzę. Tutaj te włoskie kolory. Pizzeria Bella Napoli. Spaghetteria. Dobra. I dostawa będzie do salonu kosmetycznego. Dobrze. Nieźle, już dwie. Myślałem, że będzie gorzej. I od razu chwast polski na Emily Plater, trzecia dostawa. Elegancko idzie.
jaki malowniczy budynek przy wspólnej. Trzy dostawy zrobione, czwarta nie wpadła na razie. A wody chciałem nalać, ale jeszcze krany nie działają. A tu przy skrzyżowaniu Wilczej i Poznańskiej jest właśnie takie miejsce z kranami. To tu latem często zajeżdżam, żeby uzupełniać zapasy. Spotkałem Mikołaja. Ktoś pamięta Mikołaja z mojego vloga? Jeszcze jeden kolega się przysiadł, Wolt, który dużo pracuje i mówi, że coś słyszał w biurze, że mają obniżyć na lato stawkę godzinową z 20 zł brutto. No i jak to? Przecież wszystko podrożało wokoło. A oni tą stawkę obniżyć, to by było głupie. A ja na ławeczce z kolegami niedługo posiedziałem, bo mnie tutaj już chmielarnia na Marszałkowskiej wezwała i gdzieś tam pod Sejm będę dostarczał czwartą dostawę. Dostarczyłem do kancelarii prawniczej. Wychodzę przez bramę, a tam z e-taxi facet krzyczy kierowca: ej ziomuś, oglądam cię na YouTube. Mówię, że widział dwa odcinki. W razie ja pojadę. Może bym popytał, jak tam w e-taxi mały wywiadzik przeprowadził, ale jadę do Krowarzyma. Piąta dostawa. Piąta? Piąta. To pierwszy raz mnie ktoś rozpoznał z innej branży. Patrzcie, ten człowiek z tyłu za mną też ma swój kanał na YouTube. Volt. Też pokazuje dostawy Volt. Nie powiem nazwy, bo nie pytałem, czy mam wypromować jego kanał, ale obejrzałem wszystkie odcinki. Spoko. Kolega mnie dogonił. Zaraz, gdzie ja w ogóle jadę? Tu. Kolega mnie dogonił, ten youtuber. Się pytam, czy wypromować jego kanał, podać nazwę. On mówi, że jeszcze nie. Musi tam coś zrobić jeszcze. Dobra, a ja... co tam, jadę do stałej klientki. Znaczy tyle takiej stałej, że raz u niej byłem. No, ostatnio ta klientka dostała opóźnione jedzenie o, nie wiem, 40 minut czy tam ile. To dzisiaj ładnie będzie. Punktualnie, no bo już nie ma tego deszczu. Gdzie to jest? O, jakaś ściana. 5 dostaw zrobiłem. I co teraz? Będą wpadać, czy... Godzina 15 się zbliża, to nastąpi spadek ilości. Jeszcze muszę do domu wrócić później. Znaczy, zawsze muszę do domu wrócić, ale dzisiaj rowerem. A od razu wpadło Marie Cruz Mission Burrito, które jest obok. 6 dostawa. Do której dzisiaj pracować? No, jutro muszę być na 12. A jutro już samochodem przyjadę. Skoro muszę być na konkretną godzinę. Ej, ja tu w ogóle mogę? A mogę. Dobra, pozwiedzajmy trochę Warszawę. Ostatnio mało pokazuję. Macie, Naczelny Sąd Administracyjny. TFLS. Miałem kiedyś iść do tej szkoły języka angielskiego, ale w końcu się nie wybrałem. Uznałem, że za dużo czasu by mi zjadało. A już bym pięknie mówił teraz po angielsku. Byłbym fluent. Fluent to przymiotnik? Ale człowieka można opisać jako fluent, czy nie? Chyba nie. I do Facebooka. Tunel pod Marszałkowską. I niestety nie ma teraz wyjazdu w prawo, tak jak wcześniej był. Ale dobra, pojedziemy tędy. No, klient mnie zaskoczył. W opisie ma napisane: proszę o telefon, zejdę na dół. No przecież ja mogę wjechać na górę. Zawsze wjeżdżaliśmy do Facebook. Ale dobra, dla mnie wygodniej, że zjedzie. To jest fajny przyrząd. Jak się umie jeździć na nim. A znacie kanał, jak on się nazywa? Ten, kto na tym jeździ. No i zapomniałem teraz. Już jadę z 7 dostawą z Pasibusa ze Złotych Tarasów na Olszewską. 7:07. Żeby siedzieć 8 godzin, to ja do 21 powinienem pracować. Ale nie. Wtedy w domu bym był od 22:30.
7 dostarczonych. Mamy tu wywiało. To jest w okolicach, a nieważne, na granicy Mokotowa. Ósma dostawa już wezwała od razu. Tuk, tuk, pat Zbawiciela i na do szpitala, kurczę, tego wojskowego na Mokotowie. No, jeszcze to wielkie jest, cholerstwo. To mamy szpital tutaj, po prawej. Gdzie budynek PL? A, tu C. Dobra, klientka jakoś tam zaznaczyła mniej więcej, gdzie to jest. Mam nadzieję, że prawidłowo. Centralny szpital kliniczny MSWiA. No nie padać, znowu zaczyna, kurde. Czekaj, może tam trzeba było przeczytać. A, no klientka gdzieś tu pozaznaczała. A, nie przeczytałem tej tabliczki na początku. O, czy to jest budynek B? Tak. To już jestem na dobrym tropie. Co my tu mamy? Dobra, włażę do środka i tyle. Już dostarczone. Wyłączyłem się na razie, bo jestem na Mokotowie i zaczęło padać. Może się na Mokotów przełączę. Muszę trochę odpocząć jeszcze. Kabanowska chapsnąć z herbatą. Dobra, jak ktoś będzie miał dostawę tutaj do budynku B na oddział tej ginekologii, no to tu jest wejście prosto. Na wprost jest od razu winda albo schody i na drugie piętro i tam oddział ginekologii jest już bardzo łatwo jednak. Dobra, już lubię ten szpital. Znaczy dostarczać to lubię. Komora kryogeniczna. Budynek D, tam dalej. Pani lekarka powiedziała najlepszy komplement, jaki można powiedzieć dostawcy. Czyli jak szybko. Zgadza się, jest tuk-tuka szybko tutaj dostarczyłem i teraz się włączę na Mokotowie. Ale będę jechał w stronę centrum. Kurde, pada. Jadę sobie ulicą Dąbrowskiego przez Mokotów. Pada na mnie deszczyk. I jest przyjemnie. A dostaw nie ma. Ej, to na pewno jest Dąbrowskiego, tak? Tak. Miało nie padać, a pada. Niestety. Ratarament mi wpadł. O, woda. Na obiektywie. Ratarament często wpada, jak się jest daleko od niego. Ale może dlatego, że tam nie kierują z tych samochodowych dostawców. Bo tam ciężko parkować. Chyba najgorsze miejsce, jeśli chodzi o parkowanie. Tak mi się wydaje. Ale w dobre rejony wiozę ten Jataramen, bo na Anielewicza to tam będę się już starał trzymać blisko Bielana. Jak mi się coś trafi na Bielany, to oczywiście koniec. Zresztą co ja gadam, jak się można starać trzymać blisko Bielan w Wolcie? Tu nie da się nic przewidzieć, nie wiadomo gdzie rzuci dostawa. Najwyżej można się wylogowywać i jeździć na Bielany i tam się włączać, ale to nie ma sensu. No kurde, doszło do niebezpiecznej sytuacji. Sznurówka mi się wkręciła między łańcuch a korbę i wciągnęło ją tam całą i mi unieruchomiło nogę. Musiałem do tyłu zacząć pedałować. Tu powoli jechałem, to spoko, jakbym gdzieś tak na ulicy. Coś takiego się stało, kurde. Jednak słusznie, te rowerowe buty nie mają tych sznurówek. A jak mają, to takimi paskami przypinane. No to niebezpieczne. Dobra, będę uważał, no ja jeszcze w tych butach nie jeździłem na rowerze nigdy. A sznurowy tu mocno odstają. No, na szczęście przestało padać. Chyba. Tak, przestało. Dostarczone na Anielewicza. Dobra, pora włączyć lampkę. Kupiłem kolejną Magtronic Wally, żeby nie przełączać co chwila. Znaczy nie zmieniać z jednego roweru na drugi, tylko mieć dwie. Po jednej na każdy rower. 9 dostaw, jest godzina. Kurde, nawet nie wiem, które. Szczęśliwi ludzie czasu nie liczą. Zaraz. 17.26. Zacząłem o 13. Dopiero 9 dostaw. No, lipa trochę. Dobra. Cieszyłem się, że jestem w dobrym rejonie, a tu mnie na Świętokrzyską do McDonalda skierowało. Ajojoj. Widocznie. Z powodu deszczu już trochę brakuje dostawców, bo pada niestety nadal. Znowu jadę do budynku Rondo ONZ1 na wysokie piętro. Już pan nie zejdzie do recepcji. O ile
ile o tej godzinie jeszcze w ogóle może tam wjeżdżać, bo od którejś tam godziny już nie można. Trzeba czekać w recepcji, ale nie wiem, czy od 17 czy od 18. Nasta dostawa, parowóz po Wiśle mi wpadł. Będę na dół skarpy zjeżdżał, wjeżdżał na górę. Oj, nie spodziewałem się tego o tej godzinie 18.27. Najkrócej musiałem tu jechać z Krochmalnej na Solec. I teraz pod górę spędzę. Jeszcze mi okulary zaparuje w tym parowozie, jak zwykle. Dopiero 12 dostawa. Ej, tu jest parowóz. Tak. No, znowu piszczy, słyszycie? Parowóz zaparowany. Nie no, z napędem elektrycznym pod górę to jest zupełnie inna bajka. Tyle, że ja go nie mam. A jadę na Mysioł do takiego... Co to jest? Taka ekskluzywna galeria z małymi sklepikami. Chyba stała klientka, z tego co pamiętam. Zobacz. Dawno już nie wjeżdżałem pod skarpę. A to jest Mysia i to jest to po lewej. Mysia 3 się nazywa to. Jak to nazwać? No galeria. Nie, po wizycie tam jednak stwierdzam, że to nie można tego nazwać galerią. Chyba, że galerią tylko dla kobiet. Galeryjką. Galeria z butikami. I concept storami. Co to są w ogóle concept store? Bo tak naprawdę to nie wiem. Sklepy z założeniem. Jakaś nowa restauracja, wół na stół. Nowy klient, gdzie mieszka na Starej Ochocie, tam daleko. No dobra. Stamtąd już do domu jechać? Może, może. Szukam, bo w aplikacji miało być... Znaczy według aplikacji jest wół na stół, no ale tu jest taka restauracja. Kurde. No byłem tu już wcześniej. Winiarnia, nie, no to się kurczę inaczej nazywa. Co tu? Nie, no tu jest... O, jest tutaj, kurde, ukryte. Pod remontem. Wół na stół, proszę bardzo, tutaj. Dobrze, że do tej winiarni nie wchodziłem, się nie pytałem, czy to tam. Fajne miejsce. Jadę już do klienta. O tym, jak to jest blisko, świadczy czas, jaki mam na tą dostawę. 30 minut. Nie dziwnego, to koniec. Koniec świata, no. Jadę na koniec ochoty, na Szczęśliwicką. I stamtąd już do domu, po 13 dostawach. Już nie będę się stamtąd wracał, jak głupi. O nie, czerwony. Pali się. Nie, policja też jest. Zaraz, naprawdę coś się dzieje. Ludzie wyszli. Co tu się odjebało? Wypadek? Nie wiem. Nic nie widzę. Karetka, chyba wypadek. A ja mam dostawę gdzieś tutaj chyba po prawej. Zajebiście. Wszystko opisane. Wracam więc. Dobra, gdzie ja pojadę? Aha, przy Dworcu Zachodnim. Ej, tędy nie ma przejazdu. Wydeptali ludzie. Po krzakach. Czyli wracam też przez Bemowo. Ale przez Lipków to nie chcę przez las, bo tam się kiepsko jedzie w nocy. Bardzo. Szczególnie ze słabym światłem takim, jakie mam. Już mam 77 km przejechane, czyli jak do domu dojadę, to będzie... No stówy nie będzie, ale tak prawie. Chociaż jeszcze do Izabelina jadę, do paczkomatu, to może i stówę narobię. Zobaczymy. Dobrze, wyjmuję słuchawki, posłucham sobie muzyki. Kiedyś, jak wracałem pracy, jeszcze jak w biurze pracowałem, to zawsze się słuchało muzyki, mnóstwo. O, podczas dojazdów, no te półtorej godziny coś sobie puszczę, może przypomnę sobie Lao Che, Powstanie Warszawskie, bo tego się świetnie słucha na rowerze z jakiegoś powodu. Jeszcze daleka droga przede mną. A podsumowanie jest takie, że 127 zł zarobiłem, znowu 13 dostaw. Dobra, 250 brutto w 2 dni. Kiepsko, ale coś to tam jest, no. Pojeździłem sobie, przejechałem się. W piątek będzie nieźle, no bo na grafiku.
Oczywiście ta niespodzianka zawsze mnie rozwala, to co tu się dzieje. Czyli jest ścieżka rowerowa i o, masz do wyboru spinać się tędy po schodach lub tędy po schodach. A tutaj winda, ale jest naklejony zakaz wjazdu rowerem. Oczywiście później jest normalnie, ale tutaj to tak jak widać. Nie ma ścieżki logicznej, tylko schody. Tak jakby nie można było tego zmienić, no. Dobra. Przynajmniej już nie jadę pod wiatr, tak jak rano. Tam rano, w południe. Tylko z wiatrem. Niestety na Google Play Music nie ma Laucze, powstanie warszawskie płyty. Więc słucham płyty Gusła, jakiejś nowej. Pierwszy utwór dobry. I znowu pada, a jakże, musi mi uprzyjemnić powrót. Mrzawka, mrzawka, mrzawka. I tak się kończy Warszawa na Wojskowej Akademii Technicznej, a ja do lasu wjeżdżam. Najpierw oświetlony będzie, później to już ciemność. Ale ja lubię te powroty w nocy, ciepłe noce. Co prawda ja lubię te noce raczej czerwcowe, lipcowe, ale dzisiejsza też jest już w miarę ciepła. Jak się ciepło ubrać, super. Bardzo ładnie, las na Radiowie. Tam fajne są te, jak to nazwać? Traki, trak taki dla górskich rowerów. Po lewej przy... Kurde, gdzie to jest? Gdzie to, jak to opisać? Jak jest budynek sądu, to w tym lesie, przy stadionie wojskowym. Tam wojskowym, no. Przy stadionie Wojskowej Akademii Technicznej. W lesie kolega mi kiedyś pokazał, bo ja tu mieszkam długo. Nie wiedziałem, że coś takiego istnieje. A kolega przyjezdny na mapie zauważył, czy gdzieś tam wyczytał i mnie tam zawiózł w nocy i fajnie się jeździło. Tylko to nie, takim rowerem to nie raczej. Trzeba trochę lepszy, bardziej terenowy. Chociaż ja tym jeżdżę po lesie i nie narzekam. O, bateria mi miga, dopiero teraz. Cały czas na jednej baterii, to wszystko nagrywam na jednym akumulatorze. Tym kupionym z aparatem używanym. Bardzo fajny, zadbany akumulator. Ja wiem, że tam po prawej jest ścieżka rowerowa, ale to ja tam za dnia nią jeżdżę i jak jest sucho, jak jest błoto i ciemno, to nie chcę. Tu będę trochę przeszkadzał kierowcom. Koniec Warszawy. Widać, że się skończyło. Koniec, nie ma już nic. A tu taka wioska, która się nazywa Klaudyn, która mnie nie obchodzi w ogóle. Nie mam z nią wiele wspólnego. Po prostu przejeżdżam. Hotel tu jest, ale drogi. To niby na Zatupiu, ale jak patrzyłem ceny, to drogi. I teraz do Izabelina skręcam. Tu będzie fajny las. O kurczę, jak tu oświetlili. Wow, jakie jasne latarnie, a tam dalej zobaczcie. Kompletna ciemność. Trzeba aż ciężko drogę znaleźć tą właściwą, bo tu trzeba skręcić w lewo. Zaraz, zaraz wyłączę to miganie. To jest nasza ładna ścieżka rowerowa do Truskawia z Izabelina. A tu widzę, no nie widać, ale tu stoi stół wiklinowy. Jak ktoś chce sobie wziąć, to ktoś wystawił. Jeszcze na koniec tylko przez las po ciemku, po błocie i domek, i ryż z kurczakiem, jedzonko. Na dzisiaj marnie. Niecałe 100 zł netto za 100 km przejechanych. To nie jest dobry wynik, ale za to ile zabawy. Truskaw nocą. Znacie piosenkę Sydneya Polaka, Chomiczówka? Tam śpiewał Chomiczówka, Chomiczówka, latem Izabelin Truskaw. I to chyba jedyna piosenka, w której wspomniano o Truskawiu. A Truskaw to najstarsza wieś w Puszczy Kampinoskiej. A teraz już tego nie widać, bo wszystkie domy nowe, na bogato. Dobrze, skorzystam z tego, że jestem w lesie i zaprezentuję wam najstraszniejszy dźwięk, jaki można usłyszeć w Puszczy Kampinoskiej. Mieszkam tutaj 28 lat i dopiero po chyba no, 26 latach usłyszałem po raz pierwszy. Nawet nie wiedziałem, że coś takiego tu żyje. Uwaga, nie mówię na razie co to. Ale kiedyś wyszedłem z garażu na podwórku, żeby węgiel przynieść do palenia w piecu.
A tam słyszę taki echem się niosący głos taki. To z filmu z YouTube. Dokładnie. Takie coś można usłyszeć. Jest też szczekanie koziołka, czyli samca sarny, też jest dosyć straszne. A ja tutaj na drodze słyszałem, nie wiem ile, 10 na raz kiedyś. To było bardzo fajne. Żałuję, że nie nagrałem. No a to, co było słychać na tym filmie, to jest po prostu ryś. Ryś tak krzyczy. I można to usłyszeć. Jakby ktoś nie wiedział, przyszedł tu w nocy i usłyszał to, no to by niestety padł trupem ze strachu. Ja spieprzyłem do domu wtedy szybko. I później jeszcze drugi raz to słyszałem, nie wiedziałem co to, przez jakiś rok, dopiero po roku się dowiedziałem, że to jest ryś. Wracam jeszcze kilometr do domu, nie, półtora kilometra. Przez pięknie szumiący las. To jeszcze tylko zobaczmy, ile kilometrów przejechałem. 99 i 100 metrów. No nie, zabrakło mi do takiej ładnej setki trochę. Mogłem jeszcze przejechać te 900 metrów gdzieś. O. Dobra, jutro samochodem.